Dzień dobry Państwu, Kamil Wolak. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Odwiedziliśmy dzisiaj Gimnazjum im. Świętej Jadwigi w Brzeznej po to, aby zapytać naszych kolegów i koleżanki, jak u nich spędza się ten szczególny czas. Dzień wcześniej przed Wigilią ubieramy choinkę. Zasiadamy do stołu, gdy zaświeci pierwsza gwiazdka. Czytamy fragment Pisma Świętego, później dzielimy się opłatkiem, składamy sobie życzenia i zaczynamy spożywać potrawy. Barszcz z uszkami, zupa grzybowa z łazankami. Rybka, oczywiście jest jeszcze kapusta, są pierożki, jeszcze jakieś inne dania związane z kapustą, na przykład kapusta z grochem, czy kapusta zakwaszana, ziemniaczki oczywiście. To takie wszystkie tradycyjne polskie dania. Najbardziej lubię zupę grzybową. Pierwszy dzień świąt raczej jedziemy do rodziny, do babci i jest nas dużo. Czasami organizujemy takie większe wigilie rodzinne, takie można powiedzieć zloty wszystkich członków rodziny, ale rzadko. Bardziej preferuję w ścisłym gronie rodziny, w najbliższej rodzinie. Kolędnicy w czasie świąt przychodzą do domów, śpiewają kolędy i są przebrani za, niektórzy za śmierć. Lubię, jeśli przychodzą do mnie, do mojego domu kolędnicy. Zawsze otwieramy im drzwi. Pasterka, czyli ta noc wigilijna, to też jest wspaniała tradycja polska, kiedy całe rodziny udają się na pasterki do kościoła, czyli na tą 12-24. Ludzie do kościoła przychodzą ubrani regionalnie, niektórzy oczywiście. To jest taki nastrój wtedy, w ten pierwszy dzień, można powiedzieć, najlepszy i najbardziej taki przyjemny. Święta kojarzą mi się z rodzinnym spotkaniem, z takim ciepłem, z Wigilią, przeważnie ze śniegiem. Zapach choinki.